Witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax i przynoszę wam garść ciekawych plotek, które pojawiły się w internecie wczoraj, przedwczoraj w nocy jakoś, a troszeczkę postanowiłem odpuścić troszeczkę ten temat, ale jak zobaczyłem ile mediów się tym zajęło i bierze to na poważnie, to po prostu stwierdziłem, że też to skomentuję, tym bardziej, że dostałem kilka wiadomości z prośbą dosłownie o to skomentowanie tej sytuacji. Serwis Kotaku, który trzeba zaznaczyć na początku, dosyć jest niepewnym źródłem i dosyć znanym rozpowszechniaczem plotek oraz 11 byłych i aktualnych pracowników Blizzarda mówią o tym, że Diablo 4 powstaje. Ale na początku całej tej historii jest sprzedaż Diablo 3, która była fenomenalna, 16 milionów bodajże w pierwszym tygodniu. W pierwszym tygodniu sprzedało się 16 milionów egzemplarzy, a jeżeli chodzi o dodatek, który był dobry w oczach Blizzarda, jak i dobry według fanów Diablo, sprzedało się już tylko 2 miliony, czyli mały ułamek sukcesu sprzedażowego, oczywiście sukcesu, którym było Diablo 3. I w oczach Blizzarda niestety okej, gra była finansowo opłacalna, ale generalnie była klapą. Nazwali to, cytując, fuck upem, tak się nazywa Diablo 3 wewnątrz Blizzarda, według tych plotek. I anulowano pracę nad dodatkiem kolejnym, który miał się nazywać King of the North i właśnie miał wprowadzać nekromantę i tak dalej, i tak dalej. Stwierdzono, że trzeba uformować zespół, który zrobi jakąś nową grę z uniwersum Diablo. Miało być to Diablo 4, ale w klimatach Dark Souls i miało wyglądać bardzo podobnie jak Dark Souls, czyli kamera z nadramienia, dosyć wymagające walki, taki dungeon crawler typowy w stylu Dark Souls. I miał być on zapowiedziany na BlizzConie 2016, w którym to dostaliśmy nekromantę, ale po półtora roku pracy, czy po roku pracy ludzie, którzy nad tym pracowali, ponoć Josh Mosquera nad tym pracował, był dyrektorem tej gry, ludzie stwierdzili, że to nie ma prawa się udać, że to ani się kupy, ani dupy nie trzyma, więc zespół został rozwiązany, Josh Mosquera poszedł sobie własną drogą, a Blizzard miał kilka miesięcy na to, żeby coś zmontować na BlizzCon i na rocznicę, na 20-lecie chyba Diablo. To było 20-lecie? Chyba tak, 20-lecie. Na 20-lecie trzeba było coś zmontować, więc zmontowali Nekromantę plus ten nieszczęsny remake Diablo 1, który koło remake'u nie stał nigdy i nigdy nie można go tak nazwać. Zmontowali nekromantę, jakieś mapki do trójki, troszeczkę coś tam się pobawili i po tym uformowano kolejny zespół. Ma on swojego game directora, już teraz nie pamiętam jak się on nazywał, bo tam w ten raport z Kotaku jest bardzo, bardzo długi. Riker zrobił o tym prawie że godzinny film, gdzie czyta praktycznie cały ten artykuł, on jest naprawdę bardzo długi. I dyrektorem tego projektu jest gościu, który też był swojego czasu dyrektorem World of Warcraft. I te Diablo ma być normalne, normalny izometryczny rzut, bardziej przypominające hack and slash rozwiązania. Huby, czyli miasta, w których będziemy się wszyscy widzieć, ale instancje będą, znaczy się lokacje wszystkie będą instancjonowane, czy tam dungeony, jakieś tam rajdy, coś w tym stylu. No to coś, na co wszyscy czekamy. I uwaga, ma być obrzydliwie mroczne. Ma być. Mają niektóre obrazy wywoływać właśnie obrzydzenie aż. Ma być to Diablo 3 z usunięciem wszystkiego, co kolorowe, tęczowe i tak dalej. I mają klimatami trzymać się bardziej Diablo 1 i 2. Głównie mówi się o dwójce, gdzie troszeczkę tego nie rozumiem, bo dwójka jakaś w porównaniu do jedynki nie była super mroczna i obrzydliwa. Od drugiego aktu to była już taka troszeczkę, no,
czarno-biała sielanka, że tak powiem. Ale okej, nie mam nic przeciwko. Tylko że prawda jest taka, troszeczkę trzeba też się ogarnąć. To wszystko, co tam jest mówione, znów jest tym, czego fani by oczekiwali. I w tamtym okresie, kiedy właśnie wyszło Reaper of Souls, dużo ludzi mówiło, że przydałoby się, w tym ja, że fajna by była gierka typu God of War albo typu Dark Souls w uniwersum Diablo, że te uniwersum się aż o to prosi. Bo taka jest prawda. I fani czekają na to, no i w plotce to jest. Wszystko się zgadza tam datami, jeżeli chodzi o te przecieki i o tych pracowników. To, co oni mówią, wszyściuteńko się zgadza z job postingiem oficjalnym na stronie Battle.netu, czy tam Blizzarda, przepraszam. I to jest ciekawe w tej plotce właśnie, że to wszystko się zgadza i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony każdy, kto to obserwuje, job postingi i to, co się tam dzieje i tak dalej, może sam wysunąć takie teorie i sam skręcić taką plotkę. Ta rozmowa z tymi pracownikami odbyła się z jednym z gości z Kotaku, który faktem ma na swoim koncie kilka takich plotek, które się okazały prawdą, ale generalnie cały serwis jest uważany za niepewne źródło, ale wszystkie inne serwisy się o to opierają, pisząc swoje newsy, i wszyscy autorzy tam filmów, youtuberzy również się o to opierają, więc może coś w tym być, tylko że tak jak mówię, treść jest tym, czego byśmy się spodziewali, plus to może być też akcja ratowania troszeczkę wizerunku Diablo w sieci, bo aktualnie wizerunek jest taki, że został porzucony, wrzucony do kibli i teraz już będzie chińską grą na telefon, a później wiecie zresztą, co się mówi, nie trzeba tego jakoś przedstawiać wam specjalnie, ale te plotki mówią o jeszcze jednej rzeczy, o wpływie Activision na Blizzarda, o tym, jak Mike Morhaime odszedł, dla którego najważniejsze było to, jak się czują pracownicy i jakie gry wychodzą. To było dla niego bardziej ważne od tego, ile pieniążków się zarabia, bo Mike to był prosty gość, po prostu bardzo w porządku facet, przynajmniej takie sprawiało wrażenie. No ale Activision zeszło ponoć do Blizzarda i stwierdzili, że panowie, nie wydawajmy pieniędzy na niepotrzebne rzeczy i chcemy widzieć wzrost. Bo Blizzard, tak jakby nie patrzeć, to tak od dwóch, trzech lat troszeczkę stoi w miejscu ze swoimi tytułami. No wyszedł Overwatch, który był sukcesem, a tak to wszystko, nie ma żadnych nowych IP, nie ma żadnych nowych gier, wszystko stoi w miejscu i dlatego zdecydowano się, żeby jak najszybciej zrobić jakąś gierkę na telefony, która naprawdę przyniesie dużo hajsu, a Blizzard nie będzie za bardzo w to zaangażowany, bo tam oddelegują kilku pracowników do chińskiego NetEase Games i tam stworzą oni gierkę, co Blizzarda za bardzo nie zaboli, jeżeli chodzi o ludzkie zasoby, a gierka przyniesie im na pewno dużo, dużo hajsu. Nie mówię tutaj, że u nas ten hajs przyjdzie, ale przyjdzie on z Chin, bo tak jak mówią ci pracownicy, że ta gra miała na początku wyjść tylko w Chinach. Tylko i wyłącznie w Chinach. Później zdecydowano się, że jednak zostanie wydana wszędzie. Co zastanawiające jest, jak byśmy wtedy zareagowali, że Diablo Immortal wychodzi w Chinach, a nie u nas. No, ciekaw jestem. Niestety jest to tylko plotka. Ja osobiście, tak jak mówię i mówiłem i powtórzę to jeszcze raz, wierzę, że powstaje nowa gra w uniwersum Diablo. Wierzę, że powstaje kontynuacja Diablo. I ci wszyscy, którzy piszą w komentarzach, że jestem debilem, skoro myślę, że Blizzard pracuje nad jakąkolwiek grą na PC czy czymkolwiek z Diablo, no to ja chciałbym zobaczyć argument po prostu, dlaczego firma, której podejrzewam, że 90% pracowników, którzy robią gry, jest deweloperami gier na PC i konsole, nagle
już nie wiem co, zwalniają się, czy idą do odstawki, czy mają się przebranżowić na gry mobilne i że Blizzard będzie tylko już robił gry mobilne, nigdy nie powstanie żadna nowa gra. No, troszeczkę śmieszy mnie takie podejście. Ja wierzę, że kolejne Diablo powstaje. Wierzę, że Blizzard wie o tym, jakie złote jajka może jeszcze im te uniwersum przynieść. Dlatego właśnie w to wierzę, między innymi. Dlatego, że to im przyniesie hajs. Może mniejszy niż Diablo Immortal, ale również hajs. I póki, wiecie, póki produkt nie generuje więcej wydatków niż zysków, to czemu go nie utrzymywać, tak? Na przykład taki Heroes of the Storm, który jest też taką troszeczkę klapą moim zdaniem, pomimo tego, że gierka wcale nie jest zła, ale odbierana jest jako takie fail Blizzarda, że za późno ją wydał, że za późno, jednocześnie za wcześnie, dlatego że za późno, bo już cały boom na moby przeszedł, a wypuścili grę, która jeszcze była betą przez kolejne chyba półtora roku. Ale na ten moment gierka dalej jest rozwijana, cały czas, równomiernie, co chwila wychodzą nowe postacie, nowe jakieś tam mapki, bajery, dlatego że gra na siebie zarabia więcej niż jest na nią wydawane, no i grupka jest tam taka, która tym się zajmuje, jest tym zapasjonowana i czemu takie rozwiązanie nie jest dobre? Jest bardzo dobre i mam nadzieję, że tak samo jest właśnie z Diablo. Ten projekt Dark Souls był pod kryptonimem Hades. Drużyna Hades robiła właśnie grę Dark Soulsową w uniwersum Diablo. Później zostało to anulowane i aktualnie tworzony jest projekt Fenris, który jest właśnie Diablo 4 i takim, na jakiego czekamy. A więc podsumowując, mamy plotkę, w której jest zawarte wszystko to, czego byśmy chcieli, rozprowadzaną przez serwis, który słynie z plotek, ale również, że to może być swojego rodzaju forma damage control, czyli Blizzard wie, jak się mówi o Diablo w sieci, więc chce troszeczkę odciągnąć nas od tematu kontrowersyjnych rzeczy związanych z Diablo Immortal, a rzucić okiem na to, że coś powstaje. Dlaczego nie zostało to zapowiedziane na BlizzConie? Blizzard tłumaczy się tym, że mają nauczkę, że zapowiedzieli StarCraft Ghost, wielu fanów na to czekało i było bardzo zawiedzionych, kiedy to nie wyszło. Po prostu Blizzard stwierdził, że no to nie jest gra godna ich produkcji, więc godna ich loga, więc nie wydadzą tego. Warcraft Adventures, który pomimo tego, że był praktycznie ukończony, to w końcu nie wyszedł, bo Blizzard uważał, że to nie jest gra, która właśnie zasługuje na miano gry Blizzarda. A tą grę niedawno można było całkiem ściągnąć i przejść całą, więc całkiem spoko. I tak samo nie zapowiedzieli Titana oficjalnie. Tworzyli go, były ciągłe o tym plotki od lat. 9 lat pracy w to włożyli i w końcu musieli to anulować. Materiały tam, które były przygotowane, czyli postaci, tam troszeczkę z fabuły, z czegoś tam, sklecili z tego Overwatcha na szybko i wyszedł cud. Cud, miód, orzeszki. Naprawdę świetna gierka. Tak więc tak samo nie chcą teraz zapowiadać Diablo 4, bo co by było, gdyby zapowiedzieli faktycznie na BlizzConie 2016 Diablo 4 w klimatach Dark Souls, a później musieli anulować. Niesamowity byłby to zawód dla nas, dlatego teraz stwierdzili, że będą zapowiadać grę dopiero, kiedy będą mieli po pierwsze grywalne demo, po drugie będą pewni, że gra będzie dobra i że gra będzie ukończona. W 100%. Tak więc to są ich. To jest ich. No i stoi, wydaje się to sensowne, prawda? Dosyć. Gra ma podobno wyjść w 2000. Zapowiedziana ma być w 2020, a wyjść w 2022. Ciekawe. No cóż, pozostaje nam być cierpliwym, moi kochani. Nie pluć jadem, kwasem i innymi trującymi substancjami na siebie.
grać sobie póki co w Diablo czy w Path of Exile, można rzucić okiem na Torchlight Frontiers, na gierkę od Wargamingu, która się nazywa Pagan bodajże. No, mamy dużo ciekawych tytułów aktualnie na rynku. Lost Ark wychodzi tam w Korei, Volsen w betę wchodzi chyba od tego tygodnia, tak więc nie mamy co narzekać, jeżeli chodzi o gierki hack and slash. Całkiem dobre produkcje, a być może faktycznie na horyzoncie jest już nasz ukochany diabełek. Nic, ja będę czekał, osobiście wierzę, że coś powstaje, czy akurat w te plotki wierzę. Według mnie są one ciekawe, ale no nie biorę ich w 100% na poważnie. Takie jest moje podejście. Póki co zagrywam się w Path of Exile, wgryzam się w te mechaniki już coraz lepiej i będę starał się wrzucić wam już w przyszłym tygodniu parę poradników dotyczących podstaw gry, endgame'u i tak dalej. I chciałbym, żeby jak najwięcej materiałów ukazało się przed startem Ligi Nowej, która startuje 7 grudnia i z której to planuję zrobić 24-godzinny stream. Tak więc, moi kochani, dzięki wam za uwagę. Napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie. Nie przezywajcie się wzajemnie, nie wyzywajcie mnie, albo dobra, mnie możecie wyzwać. Najwyżej pousuwam komentarze i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa.